Siema, witam, dzień dobry w piątek, piątunio! I piąteczek. Pytanko mam do ciebie, operator. Musi to chujstwo tu stać? Niedługo się uderzę dziobem o to twoje syntezatorowe coś. Nie maruj, nagrywamy. Dobra, jedziemy z koksem. Słuchajcie, dzisiaj odcinek o SMP 500 tutaj, bo się dzieją fajne rzeczy. Mianowicie, jak wiemy, była ciągle mowa o drugiej fali C-wirusa. I z tego, co zauważyliśmy w naszym kraju, no niestety robi się nieciekawie. Coraz bardziej przybywają przypadki nowe zachorowań. Już tam 4000 wczoraj, czy dzisiaj, nie, jeszcze pamiętam, wcześniej 3000. No i zajebiście to rośnie wręcz wykładniczo. Ale dobra, nie będę tutaj o tym gadał to dużo. Chodzi o to, że no, na całym generalnie świecie ciągle ta nowe przypadki dzienne no rosną. Tak, rośnie. Mieliśmy tutaj, wiadomo, pierwszą reakcję tutaj na to wariactwo w marcu. A teraz, mimo że, no, ciągle, no, nie poprawia się ta sytuacja, jednak na świecie służba zdrowia w większości krajów nigdzie sobie nie radzi i tak dalej. U nas już nie wspomnę, jaka jest nieudolność. Mieliśmy jakiś tutaj spadek, taki dosyć, myślę, zdrowy spadek, zdrową korektę w tym ruchu, no, nazwijmy to koronahossy, bo ciągle dodrukowują tam niskie stopy procentowe, wiecie, o co chodzi. A mimo to, zobaczcie, mamy tu jednak fajną reakcję ostatnie kilka dni. Fajnie nam to odbiło i ważna rzecz, technicznie rzecz ujmując, jak sobie weźmiemy tutaj tą ostatnią, wcześniejszą nieco korektę z czerwca, sobie tu nałożymy, to zobaczcie, że ona jednak została zachowana tutaj, lekko wyszliśmy i ona jest zachowana, co oznacza, że mamy tutaj jednak prowzrostowe zachowanie indeksu S&P 500. I co jeszcze jest ważne, jeżeli chodzi o aspekt wolumenowy, no to zobaczcie, spadki były tutaj spore, tak? Tutaj ten wolumen narastał niesamowicie. Dwa razy większy, 2,5 razy większy niż to, co tu mieliśmy. Jednakże im niżej schodziliśmy, tym mieliśmy coraz większe piny na tych świeczkach od dołu. I mimo tak dużo włożonego wysiłku sprzedaży, zostało to wybronione. Tak, tu jak widzimy teraz, zostało to wybronione. I tu to najlepiej chyba widać. I jeszcze, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę wolumen skumulowany, to te wzrosty, które tu się rozpoczęły w tym czerwcu i lipcu, bardzo mocno nam się ten skumulowany wolumen byczy zwiększył, tak? I teraz, jeżeli spojrzymy na ten spadek, zobaczcie, że no tutaj jednak wolumen niedźwiedzi jest no wyraźnie mniejszy niż to, co mieliśmy tutaj. No tu może nie, ale tutaj i tutaj. I teraz znowu mamy przyrosty nieco większe niż to, co tu mieliśmy. I to jest kolejne takie potwierdzenie prowzrostowe. Co to oznacza? No chyba to, że giełda dyskontuje już po prostu tą drugą falę, te wszystkie plotki. Co też jakby brałem pod uwagę, bo spodziewałem się jednak no, większego spadku, chociażby do... Czekajcie, muszę oddalić. Chociażby dotąd, do tego poziomu powrotu. No nie było już tutaj to... było zniesione, no i tym bardziej tu też to było zniesione, więc to nie zapowiada się, żeby nagle znów był jakiś jeb na 50% zniesień na tej całej fali. Więc no, wygląda to dobrze. Wygląda, jeżeli mamy jakieś akcje amerykańskie, no to chyba dobrze, że je mamy, nie? Chociaż na pewno teraz wielu inwestorów miało ciężki okres, no. Większość pewnie tutaj miała jakieś straty, ale jak ktoś trzyma długo, to się to nie przyjmuje, pobiera dywidendy, patrzy na fundamenty i ma to po prostu w dupie. Znaczy powinien mieć. Więc no, moim zdaniem to wszystko jest zdyskontowane. Średnia EMA 200 ciągle podtrzymywana ładnie. Byliśmy tutaj blisko i no i odbicie. Tutaj wcześniej zresztą też było odbicie techniczne od tej EMY. No wiecie, to jest taka tam technikalia, analiza techniczna, ale powiedzmy, że rzekomo ta średnia ma jakieś tam znaczenie, bo niby banki na nią patrzą, wiecie. Niby tak jest rzekomo. Nawet specjalnie nie zareagowano na fakt, że Donald Trump złapał COVID-a. No chyba, że to jest, no wiecie, taka zagrywka może, nie wiem. Chociaż niektórzy twierdzą, że to bzdura i w ogóle nie ma wirusa, ale nieważne. Więc to tyle, jeżeli chodzi o S&P 500. Wygląda to fajnie. A teraz przejdźmy sobie do Bitcoina. I tutaj muszę już wykres oddalić. O, weźmy sobie wykres tygodniowy. Rzadko kto pewnie patrzy. No. W każdym bądź razie ciągle jesteśmy w tej strefie, a może zmniejszę. O. Która będzie bardzo ciężka do przebycia, do przebicia, no powiedzmy tej bariery 12, 13,
13600, bariery 14000, żeby przekroczyć. Moim zdaniem, jeżeli tak patrzeć zupełnie optymistycznie na Bitcoina, to możliwe jest, że dojdziemy do 15-16 tysięcy. Ale to jest maks moim zdaniem. Bardziej prawdopodobne jest, że wrócimy na rejony 4600. No bo czemu miałoby to nie być testowane trzeci raz? No dlaczego nie? Spokojnie możemy przyjąć, że wrócimy do poziomów 7100 i tak dalej, i 6800 i te okolice. Dlaczego? No bo tu były jakieś reakcje, tu obrona niżej. Ma to prawo się zdarzyć. Na pewno to tutaj jakieś konsolidacje i tu niżej również. Tak to widzę. Jeżeli natomiast spojrzymy na dzienne zachowanie. Zobaczcie tutaj ten wolumen skumulowany. Futures Bitcoin, więc on ma chyba znaczenie raczej. bardzo dużo zakupów. Tu też kontynuacja. Spadki przy mniejszym wolumenie by czym skonsolidowanym, Matko Boska. No tym skumulowanym. I tutaj mamy niewielkie jednak, ale jednak wzrosty na Bitcoinie, więc póki co mamy tutaj sygnały prowzrostowe na najbliższe, no nie wiem, 3 tygodnie. Możliwe, że będzie próba przebicia 12500. I tak samo podobnie jak na S&P 500, tutaj mimo złożonego wysiłku sprzedaż było mocne podkupowywanie. Mamy tutaj teraz konsolę, jakąś kontrolę, myślę, większych, grubszych ryb. I tak ja to widzę. Spójrzmy sobie na DAX-a. DAX... czekajcie, niech sobie przypomnę. Aha, dobra. W przeciwieństwie do S&P 500, tutaj nie przebiliśmy ATH, więc ten indeks jest słabszy. Ale nie wygląda znów tak źle, tu nam się konsoliduje. Też tutaj była dominacja kupowania. A nasz WIG20! Najsłabszy oczywiście, ale jakżeby inaczej. No. Teraz przeglądniemy sobie na szybko kurs dolara do złotówki. Ostatnio troszkę nam wzrosło i znowu jest reakcja. Jakby na to patrzeć czysto technicznie, tutaj powinniśmy się spodziewać jakichś odbić niewielkich w najbliższych dniach. Ale niewykluczone jest, że będziemy znów testować poziom 3,66 euro. Bardzo podobnie, tu testy i tu ma bardzo możliwe. Teraz sobie przejrzyjmy mój portfel akcji. Mam Apple'a, kupiłem Apple'a po chujowej cenie, bo krótko po splicie kupiłem, podjarany, nie? Za 130. No ale co, niedługo wyjdzie nowy iPhone? Plus, no, dywidenda, no, była niedawno, ale będzie kolejna, wiadomo. Ciągle jesteśmy na to memą. Teraz ostatnio tutaj nam zaczęło to rosnąć. Wiadomo, Apple jest cholernie przegrzany, ale myślę, że można jakiś czas go powstrzymać. Dlaczego by nie? Bo myślę, że on jednak dalej będzie rósł. Dlaczego? No bo ten hype ciągle jest obecny. Pepsi, niewielkie zmiany, po 136 kupiłem. Więc właściwie ciągle tu konsolidujemy w miejscu, zbieram sobie dywidendy. Rio, niewielki plus, też tam za 56 kupiłem, zbieram dywidendy. PZU najgorsze póki co. W moim portfelu wygląda, bo kupiłem za 36 zł. I ciągle spada. Podejrzewam, że tu ten poziom będzie broniony. Bo tu naprawdę dużo wolumenu było włożone, więc możliwe, że tutaj. O, szczególnie zobaczcie tutaj na tą świeżkę. Bardzo istotne. Malutka, tak zwany backholding, zbieranie do torby. Bardzo mały spread, bardzo mała świeczka, a bardzo duży wolumen, więc tutaj były zakupy zajebiste. Tu już może jakieś testy. Czy tu wcześniej mieliśmy takie coś? No ja wcześniej tutaj. Więc ktoś tu jednak podkupuje. Ja wiem, że skarb państwa, że to gówniany sentyment, ludzie się boją. No bo wiadomo, jak mamy z rządem, co oni robią ze spółkami skarbu państwa. Niemniej jednak... No, o, dywidenda też została obcięta, ale powiedzieli w zarządzie, że jeżeli będzie tylko możliwość, to zaczną znowu płacić. Ja na razie PZU się nie pozbywam. Coraz więcej ludzi mówi o tym, że to jest dobra promocja. Warto się na tym zastanowić. Ostatnio był jakiś artykuł angielski o PZU, który chwali tą spółkę, więc ja trzymam. Skarbiec Holding. Bardzo dobrze, kupiłem za 20,18, dokupiłem tutaj na... To jest jedyna spółka, którą dokupiłem niżej, zgridowałem ją na spadkach w marcu i... No, czułem, że ona jest dobra, nie miliłem się na szczęście i jest na razie fajnie. Na razie jest tutaj fajnie i dywidendy też oczywiście będą niedługo, będzie. Gazprom też bardzo słabo wygląda ostatnio. Kupiłem za 5,90.
coś takiego. Też na tym cholernym szczycie, no ale chuj. Zbieram dywidendy, a dywidenda jest tu bardzo, no, wysoka, 10%. Bo tu mam niewielki zysk. Też bardzo ciekawa spółka. I Grodno, co weszło w fotowoltaikę, kupiłem za 16, za 18. No, ostatnio mam trochę pecha do tych górek. Ja nie, kupiłem tu troszkę niżej. No i tu tak widać, że no, trochę bronią tych poziomów. 12,90 jest to ładnie bronione. No i to wszystko. To wszystko, jeżeli chodzi o mój portfel. Tragedii nie ma. No i to wszystko, co chciałem powiedzieć. Wygląda to ciekawie. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie. I cóż, uważajcie na siebie, dbajcie o siebie, noście maski. Pozdrawiam.